Imprezy związane z obchodami odzyskania niepodległości przez Polskę praktycznie odbywają się już od marca. Był bieg żołnierzy wyklętych, święto flagi 2 maja, uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale to, co takie najbardziej spektakularne, powszechne dla szerszej publiczności, no to dwa koncerty. Pierwszy z nich już 25 sierpnia tutaj na Placu Ratuszowym o godzinie 18 Support RNWR oraz zespół Kanasta. O godzinie 18 zapraszamy na występ zespołu hip-hopowego Zipera z Warszawy. I gwiazda wieczoru, Piotr Dominik Siara, czyli Kękę, polski raper z Radomia. Wszystkie jego płyty, które wydał, pokryły się platyną. No najbardziej spektakularna to ta przedostatnia, Trzecie Rzeczy. I w marcu tego roku wydał ostatnią pod tytułem To Tu. Także serdecznie zapraszamy, szczególnie młodzież, bo to jest koncert dedykowany, te treści patriotyczne w przystępny sposób będą jakby przekazane młodzieży. Drugi koncert 1 września. Już od godziny 19 Jacek Szreniawa Band. Jacek Szreniawa, nasz jeleniogórski muzyk, solista, zaprosił do współpracy swoich przyjaciół z Wrocławia, z Jeleniej Góry i ta grupa artystów wykona polskie piosenki w takich nowych aranżacjach, bardzo nowoczesnych, zaskakujących czasem. I gwiazdą wieczoru będzie jazz band Młynarski Masecki, czyli muzyka taka stara, przedwojenna, wzorowana na orkiestrach jazzowych międzywojnia. I tutaj także polskie piosenki z tego okresu. Oczywiście nie jest to koniec tych wszystkich naszych imprez związanych z obchodami stulecia. Zapraszamy wszystkich na Narodowe Czytanie 8 września o godzinie 10:35. Z Placu Ratuszowego wyrusza pochód pod muszlę koncertową. Tam bibliotekarze Książnicy Karkonoskiej będą czytać Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wszystkich zapraszamy. Będzie oczywiście oprócz czytania jeszcze mini happening z balonami, gadżetami. Będzie można uzyskać pamiątkową pieczątkę do swojej książki Przedwiośnie. Kto ma Przedwiośnie Stefana Żeromskiego w domu, może przynieść i otrzymać pieczątkę na pamiątkę tego wydarzenia. Cykl wszystkich imprez związanych z odzyskaniem niepodległości zakończy się 11 listopada tutaj na Placu Ratuszowym. Oficjalne uroczystości oraz msza święta odbędą się właśnie tego dnia. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Stało się już tradycją, że Wrzesień Jeleniogórski inauguruje koncert znanych i popularnych artystów. W tym roku również spotykamy się na koncercie Wielkiej Gwiazdy Polskiej Estrady. 2 września na Placu Ratuszowym o godzinie 19 rozpocznie się koncert, w którym wystąpią jeleniogórzanka startująca w karierę pani Anna Waraszko. No i oczywiście mega gwiazda polskiej muzyki popularnej Sylwia Grzeszczak, autorka takich hitów między innymi jak Tamta Dziewczyna. Spodziewamy się, że będziecie się Państwo bardzo dobrze bawić podczas tego koncertu. Zapraszamy serdecznie. Od 3 do 7 września parafia pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz Jeleniogórskie Centrum Kultury zapraszają na kolejny festiwal muzyki, no nie tylko organowej, Silesia Sonats. W tym roku program jest bardzo bogaty, usłyszymy i będziemy podziwiać 6 koncertów, nie tylko wewnątrz kościela, ale także na otwartym powietrzu, co jest innowacją w tegorocznym festiwalu. Największą gwiazdą festiwalu będzie z pewnością Simone Kerms, niemiecka sopranistka, która śpiewa od Carnegie Hall do Filharmonii Berlińskiej. 7 września wystąpi z ariami Händla, Porpori, Vivaldiego razem z Capella Cracoviensis w Jeleniej Górze w kościele garnizonowym. Na uwagę zasługuje rozpoczęcie festiwalu 3 września, albowiem tutaj po głównym koncercie w kościele garnizonowym na otwartym terenie obok kościoła usłyszymy wariacje goldbergowskie Bacha na skrzypce i gramofony. Tak, tak, drodzy Państwo, to będzie skrzypaczka i będzie DJ i będzie bardzo, bardzo ciekawie. Zapraszamy na kolejny festiwal Silesia Sonats. Zapraszamy na 7. edycję imprezy Street Wars, która odbędzie się na Placu Ratuszowym 15 września w Jeleniej Górze.
Zapraszamy turystów, mieszkańców, aby zobaczyć, jak wygląda cały proces powstawania graffiti oraz murali. Na placu ratuszowym będą rozstawione specjalnie przygotowane do tego ścianki z płyt OSB. Wystąpi około 80 artystów z Polski oraz z zagranicy. Z zagranicy będą to m.in. goście z Irlandii, z Belgii, z Węgier, z Kanady oraz z Meksyku. Oraz z Polski właściwie z każdego zakątka, i z Trójmiasta, i ze Śląska, jak i z centralnej Polski. Akcenty muzyczne uświetni dwóch znakomitych DJ-i. Jeden z DJ-i jest to legendarny już DJ Felix. Chcielibyśmy przygotować jeszcze kilka atrakcji, które będą w trakcie imprezy, aczkolwiek jeszcze jest to na etapie organizacji i może niech to zostanie niespodzianką. Więcej informacji na temat imprez organizowanych w ramach Września Jeleniogórskiego można znaleźć na stronie internetowej www.jeleniagora.pl.